Czarny październik na rynkach akcji, tak przynajmniej do tej pory to um, wygląda, po okresie kilku miesięcy dobrej koniunktury, która wreszcie, można powiedzieć, zawitała także na GPW. No ten październik um, tak trochę znikąd przyniósł um, bardzo istotne spadki. Powodów tej dość gwałtownej przeceny jest kilka. Z jednej strony są to takie tematy, które gdzieś przewijały się od pewnego czasu, jak wojny handlowe, to jest temat, który dominuje w Azji, jak problemy z włoskim budżetem, czy też przeciągające się negocjacje w sprawie porozumienia dotyczącego Brexitu, i to są tematy, które, którymi żyje Europa. Natomiast Stany Zjednoczone do, przez długi okres czasu ignorowały te, te zagrożenia i tam dopiero Inwestorów wystraszyły rosnące rentowności obligacji, inwestorzy przestraszyli się, że o ile amerykańska gospodarka jest w formie teraz, kiedy jest wspierana między innymi przez cięcia podatków, to doprowadzi to do zbyt wysokich stóp procentowych i wtedy, kiedy te cięcia podatkowe przestaną już gospodarce pomagać, wtedy te wyższe stopy procentowe zaczną jej przeszkadzać. Można powiedzieć, że to doprowadziło w największym stopniu do przeceny na globalnych rynkach akcji. Teraz oczywiście inwestorzy zadają sobie pytanie, czy to jest jedna z tych wielu korekt, którą widzieliśmy na Wall Street na przestrzeni ostatnich prawie 10 lat, czy jest to początek czegoś większego. Tutaj na wstępie trzeba zaznaczyć, że no szczególnie właśnie w Stanach Zjednoczonych, w zasadzie, którąkolwiek miarę wycen giełdowych weźmiemy, to ta miara wskazuje na to, że Wall jest albo ekstremalnie przewartościowana, albo jest niedaleko historycznych szczytów, właśnie wszystkich tych miar, które pokazują, czy akcje są tanie, czy drogie. Więc tutaj wątpliwości nie ma. Akcje są historycznie drogie, i w związku z tym statystycznie można powiedzieć, że jest większa szansa na to, że no w pewnej perspektywie czasu no będzie, będą musiały te miarwy ceny gdzieś tam wrócić na ziemię, więc to jest na pewno jakiś punkt ostrzegawczy dla, dla inwestorów. Z drugiej strony to niekoniecznie musi oznaczać, że właśnie ten ruch spadkowy, który się rozpoczął już doprowadzi nas do jakiejś większej bessy, bo na przykład inwestorzy na razie wydaje mi się nie boją się scenariusza globalnego spowolnienia gospodarczego, a dopiero to w moim przekonaniu byłoby tym, czy co, co sprawiłoby, że taka przecena na globalnych rynkach akcji zagościłaby na dłużej. Tym niemniej inwestorzy indywidualni, w moim przekonaniu, powinni podejść zachowawczo do, do rynku w perspektywie najbliższych miesięcy, zdywersyfikować swój portfel, czyli stawiać nie tylko na jeden rynek akcji, ale, ale być może właśnie trochę ten rynek podzielić, ten portfel podzielić na rynki amerykańskie, europejskie. W tym na rynek polski, gdzie ta, gdzie jeden rynek może się zachowywać lepiej niż drugi, ale także trochę zdywersyfikować ten portfel poza, poza właśnie segment akcyjny, na przykład wykorzystując w pewnym stopniu to, co pokazują rynki surowcowe, które nadal poza ropą może są dość mocno. Przecenione i w ten sposób no, przygotować się na ten potencjalnie trochę trudniejszy okres dla właśnie rynków giełdowych.